Dzień dobry Państwu. Piotr Niemczyk, obywatele News, program krótkiej Kurs szpiegowania. Sierpień to był bardzo gorący miesiąc dla rosyjskich służb specjalnych działających w Europie. Tylko w ciągu tych czterech tygodni wydalono pięciu rosyjskich dyplomatów, dla których dyplomacja była tylko przykryciem z ich szpiegowskiej działalności. Byli wydaleni na mocy ekspulsji. Jeden z Austrii, trzech ze Słowacji, jeden z Norwegii. W tym samym czasie rosyjskie służby straciły czterech. Podejrzewać należy istotnych agentów, jednego we Francji, jednego w Austrii. Połączone jest to właśnie z wydaleniem rosyjskiego dyplomaty z Austrii, ale też jego agent został uwięziony. Podobna sytuacja w Norwegii, również obywatel norweski został, został zatrzymany na skutek kontaktów z rosyjskim oficerem wywiadu. Z kolei jeden z obywateli niemieckich po korzeniach austriackich. Udało mu się uniknąć aresztowania, uciekł najpierw na Białoruś, potem do Rosji, wskazując na to, że właśnie był agentem rosyjskiego wywiadu. No można się zastanowić, jaki to ma sens, po co się tych ludzi zatrzymuje, po co się wydala dyplomatów, jest taki mit, że jeżeli się identyfikuje agenta, to aresztowanie go jest porażką, bo trzeba go odwrócić. Tak? Trzeba go odwrócić, trzeba mu podawać fałszywe informacje. On ma te fałszywe informacje przekazywać do centrali wywiadu, z którym współpracuje. No dobrze, tylko od dawna procedury weryfikacji informacji od agentów są tak rozbudowane i są tak szczegółowe, że w gruncie rzeczy. Podawanie tego rodzaju tak zwanej papki barytowej, jak to się nazywa w takim slangu, może bardziej autorów powieści szpiegowskich niż rzeczywistych szpiegów, ale podawanie takiej papki barytowej jest stosunkowo łatwe do zidentyfikowania, ponieważ procedury są takie, że się porównuje informacje od, od, od agenta w dłuższym okresie czasu, realizuje się takie zadania, które, czy też wydaje mu się takie zadania, które były kiedyś niemożliwe, nagle się zrobiły możliwe, nagle wygląda na to, że agent został ma dostęp do jakichś nowych źródeł informacji. I zmienia się jego charakterystyka, no to są takie rzeczy, które na tyle szybko potrafią ujawnić odwrócenie agenta, że w gruncie rzeczy nie jestem pewien, czy jakieś służby jeszcze to stosują. Natomiast, natomiast aresztowanie agenta i wydalenie prowadzącego go oficera wywiadu, no to jest taki sygnał, że nie pozwalamy sobie na to, żeby, żeby obcy wywiad działał na terenie naszego kraju. A co jeszcze ważniejsze, sporo ciekawych informacji się jednak wydobywa w śledztwie od agenta, chociażby to, jakie są zainteresowania obcej służby wywiadowczej, czego ona nie nie wie, czego ona się nie domyśla, czego ona się nie spodziewa. W związku z czym, w związku z czym mimo wszystko to nie jest porażka, to jest, to jest w obecnych realiach. No, bardzo, rzetelna, bardzo rzetelny wynik uczciwej, uczciwej pracy wywiadowczej. No właśnie, no ale, ale właśnie kiedy się tych szpiegów jednak zatrzymuje, prawda? Kiedy się oficerów wywiadu działających pod przykryciem dyplomatycznym wydana, a kiedy, a kiedy agentów się zatrzymuje, a nie kontroluje, prawda? Czyli no właśnie próbując ich faszerować nieprawdziwymi informacjami. No po pierwsze, zatrzymuje się wtedy, kiedy dochodzi do zatrzymania na gorącym uczynku, czyli Agent, źródło, obywatel własny, że tak bym, kraja, kraju, w którym działa, przekazuje obcemu dyplomacie, de facto szpiegowi, oficerowi obcego wywiadu, jakieś informacje. No wtedy nie ma wyjścia, prawda? Znaczy, no nie da się. Tolerować y, agenta, który jest zdekonspirowany już i, przed, i przez służbę, którego przeprowadziła, i przed własnym kontrywiadem, no nie ma to żadnego sensu. Tak? Także, także i tak prawdopodobnie mocodawca y, y, odwołałby takiego dyplomata, takiego szpieła z takiej placówki, no ponieważ, ponieważ wiadomo, że on już właśnie nie ma czego szukać. W związku z czym tutaj, tutaj nie ma wyboru. Tak? Takie rzeczy się robi, te, te osoby są aresztowane, a ich, a ich prowadzący wydalani. Y, inny, y, inny, inny moment to jest taki, że zatrzymany agent, którym nie wiemy, kto był, jego Oficerem prowadzącym, ale na przykład widzimy, że wykradał tajne informacje, że na przykład próbował wynosić ze strzeżonego budynku jakieś dokumenty, kopie dokumentów, fotografie dokumentów. No taki człowiek zostaje zatrzymany, być może znaleziono u niego narzędzia do ukrytej łączności no i w końcu on się zaczyna przyznawać, zaczyna opowiadać, z kim współpracował, zaczyna opowiadać, jakie są metody pracy wywiadu, z którym współpracował. No wtedy również. Że tak powiem, centrala wywiadu, który działa na terenie takiego kraju, no wycofuje tych agentów, tych oficerów wywiadu, których znał zatrzymany agent, ponieważ wie, że są zakonspirowani, wie, że, wie, że w tej chwili Natychmiast siada, jak to się mówi w takim żargonie służbowym, siada na nich, siada na ich różnych kontaktach, ich efektywność będzie zerowa albo bardzo mała, nie ma co kontynuować takiej pracy. Tacy ludzie są odwoływani do centrali, a jeszcze częściej właśnie służba kraju, w którym zostali zidentyfikowani, decyduje się na ich ekspulsję. Również podobny, podobny system jest taki, kiedy na przykład oficer wywiadu był na tyle nieostrożny, że da się zatrzymać w posiadaniu tajnych informacji, znajdzie się u niego nie wiem pendrive'a z Zdigitalizowanymi tajnymi dokumentami, znajdzie się u niego jakieś tam dokumenty, których nie powinien nie posiadać, znajdzie się u nim na przykład zakamuflowany sprzęt łączności. No jeżeli, jeżeli taki człowiek w samochodzie albo w trakcie tajnego przeszukania, no okaże się dysponentem czegoś takiego i się zorientuje, że obca służba już go identyfikuje, no to właściwie obie służby wiedzą, że to już nie ma co. Służba, która go zidentyfikowała, doprowadza do ekspulsji, a jeżeli się na to nie zdecyduje z jakichś powodów, to prawdopodobnie tak zostanie on wycofany. Więc Nikt już nie, nie, nie udaje. Taka ekspulsja zwykle następuje. No i jest jeszcze czwarty powód, który jest właściwie czysto polityczny. Znaczy, jeżeli, jeżeli dojdzie do jakiegoś poważnego zadrażnienia w stosunkach międzynarodowych, a szczególnie w zadrażnieniach polegających na aktywności wywiadowczej, no to często jest tak, że się ekspulsuje. Doprowadza do ekspulsji całej grupy oficerów. To są przeważnie rozpoznani właśnie oficerowie, dyploma, oficerowie wywiadu działający pod przykryciem dyplomatycznym. Całą grupę się wtedy wydala. No, ostatnio takich przypadków bardzo spektakularnych było wiele. No, jeżeli chodzi o stosunki z Rosją, no to były trzy fale takich ekspulsji. Pierwsza fala to było po ingerencji rosyjskiej w wybory prezydenckie w 2016 roku, kiedy, kiedy te tropy, że tak powiem, Śledztwa służb amerykańskich prowadzonych w cyberprzestrzeni pokazały, że jednak rosyjscy hakerzy, rosyjskie służby, które zadaniowały tych hakerów, tak powiem, mieszały w tej całej dezinformacji i wykradaniu informacji ze sztabu Hillary Clinton. No więc w efekcie jeszcze prezydent Obama orzekł ekspulsję całej grupy ponad 100 oficerów wywiadu właśnie identyfikowanych, pomimo że mieli przykrycie dyplomatyczne. W odpowiedzi Rosja wydaliła całą grupę, całą grupę amerykańskich dyplomatów również przeważnie identyfikowanych jako oficerowie CIA. To oczywiście nie miejmy żadnych złudzeń, bo to w pierwszej kolejności się po prostu oficerów wywiadu wydala. Druga taka fala, to już nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle powiedział całej Wspólnoty natowskiej czy Wspólnoty zachodniej, to było po usiłowaniu zabójstwa no, rosyjskiego dezertera Sergeja Skrypala, pułkownika wywiadu rosyjskiego, który, który przeszedł na stronę brytyjską w momencie, kiedy doszło do tego zatrucia Nowiczokiem. No, wiele państw europejskich zdecydowało się w ramach Solidarności z w Brytanii wydalić dyplomatów rosyjskich identyfikowanych jako oficerowie wywiadu. No i, i teraz, no bo to nie dotyczy akurat rosyjskiego wywiadu, ale całkiem niedawno mamy podobny przykład nie tylko ekspulsji. Zresztą Wcześniej też takie przypadki miały miejsce, nie tylko ekspulsji oficerów wywiadu, ale również na przykład zamknięcie całej placówki dyplomatycznej, tylko po to, żeby ona nie była potem e, e, no, pomocna do, w logistyce działań, działań, działań wywiadowczych. Więc takie, takie, takie powody są. Natomiast rzeczywiście takich przypadków nie jest bardzo wiele. No, takich przypadków wydalenia nie wiem, Rosy, oficera rosyjskiego wywiadu to co kilka lat się zdarza, pojedynczo, po, po, podwójnie, e, kiedy są kopalni na gorącym roczynku. Tutaj mamy ewidentnie sygnały, że czy w przypadku. Czy w przypadku Norwegii ta obserwacja miała dłuższy okres czasu i prawdopodobnie zostali oni złapani na, na gorącym uczynku. Więc takie rzeczy się rzadko zdarzają. I może to świadczyć o tym, że coś się w rosyjskim wywiadzie dzieje specjalnego, bo takie błędy, które pozwalają na to, żeby oficera wywiadu złapać na gorącym uczynku, na przykład w czasie transmisji, bo po to, żeby odebrać od agenta e, tajne materiały, wcale nie trzeba się z nim spotkać. Wystarczy na przykład przejść koło ukrytego nadajnika który jest maternikiem niskiej mocy, natomiast włącza się tylko w określonych godzinach i dyplomata, który ma specjalny odbiornik, jest w stanie zarejestrować ten sygnał. No także to może być obsługa martwej szynki, prawda? Czyli już nawet nie żadnego urządzenia elektronicznego, tylko po prostu jakieś wydrążonej cegły, wydrążonego kamienia, jakiegoś, jakiegoś schowka pod parapetem, na klatce schodowej w jakimś opuszczonym, zaniedbanym budynku. Jeżeli służba kontrwywiadowcza zauważy, że dyplomata tego rodzaju czynność wykonuje, no to, no to czasami też doprowadza do ekspulsji, mówiąc nie, nie nie będziesz pan tutaj tak ostentacyjnie szpiegował na terenie naszego kraju. Więc, więc jeżeli się. To, to musi być poprzedzone błędami, prawda? Bo wszyscy wszyscy szpiego, są szkoleni w taki sposób, żeby się nie dać złapać w trakcie na gorącym uczynku, żeby się nie dać złapać w trakcie obsługi martwej szynki, żeby się nie dać złapać przy żadnej innej formie łączności, łączności wywiadowczej. Więc jeżeli, jeżeli się dają złapać, znaczy albo działają w pośpiechu, albo oczekuje się od nich zadań, których oni normalnie nie wykonują, tak? Na przykład oczekuje się na gwałt pozyskania nowych źródeł, oczekuje się w bardzo krótkim czasie dostarczenia informacji, która w pośpiechu nie, nie może być przekazana w 100% bezpieczny sposób. Czyli wskazuje to na jakąś zwielokrotnioną aktywność rosyjskiego wywiadu, jak się robi w pośpiechu, jak się zwiększa skalę działania prawie z dnia na dzień, to no to się popełnia więcej błędów. I być może ten, ten, ten tych właśnie pięciu wydalanych dyplomatów, czterech zidentyfikowanych agentów, z czego trzech aresztowanych, to są znowu duże straty z punktu widzenia, z punktu widzenia służby wywiadowczej. Więc może wynik jest jakiegoś szczególnego nasilenia operacji wywiadowczych ze strony Rosji i w związku z tym pośpiechu. Co to może być? Co to może być ta aktywność zwiększona rosyjskich... Służby wywiadowczych. No, w, w, w przypadku Stanów Zjednoczonych nie mielibyśmy wątpliwości, że to chodzi o wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko to nie jest w Stanach, gdzie tak? ludzie zostali zatrzymani w Europie. No z całą pewnością w stosunkach europejsko-rosyjskich należy się spodziewać jakich, jakiegoś, nie wiem, czy przesilenia, czy jakiegoś ważnego zdarzenia. I podejrzewam, że w związku z tym to jest, to jest y, y, nasilenie tych działań wywiadowczych rosyjskiego wywiadu. Temu służy. Być może w przyszłości dowiemy się dokładnie o co chodzi. tak? Jakie były zadania tych szpiegów, którzy zostali aresztowani, być może dowiemy się, jakie były profile, jakie były, jakie były również zadania oficerów wywiadu, którzy zostali wydaleni. O trzech z nich wiemy, że byli wcześniej zaangażowani w zabójstwo bojownika czeczeńskiego, pochodzenia gruzińskiego, który został zamordowany w lipcu. Do 2019 roku, stosunkowo niedawno rok temu, na terenie Niemiec i co ciekawe, jeżeli zidentyfikowani dyplomaci, jako, jako oficerowie wywiadu nadal trafiają do innego państwa europejskiego pod przykryciem dyplomatycznym, to też jest błąd. To znaczy świadczy o tym, że z jakiegoś powodu muszą to, zwiększyć liczbę doświadczonych kadr na terenie, na terenie państwa czy, czy, czy takiej organizacji, jak Unia Europejska Międzynarodowej, że, że coś, coś się dzieje. Jakby podsumowując, Czterech agentów ujawnionych, z czego trzech aresztowanych, wydalonych pięciu oficerów rosyjskich z terenu Europy. To jest, to jest dosyć bez precedensu. Tak? W takich liczbach się tych agentów nie ujawnia, nie zamyka, nie wydala. W związku z czym jeszcze raz. Podkreślę, że wygląda to na to, że to jest złożona aktywność rosyjskiego wywiadu, że coś się dzieje, że oni się spodziewają jakichś zdarzeń w Europie, które chcieliby kontrolować albo w jakimś stopniu mieć na to możliwie jak największy wpływ. Czy czegoś się dowiemy szybko, wątpię, ale być może za. Za kilka miesięcy zrobię jeszcze jeden program na ten temat i powiem Państwu, co udało się dowiedzieć z mediów. Bo tak naprawdę muszę korzystać tylko z mediów, ewentualnie jakichś opinii ekspertów, ale również przekazywanych w mediach. Więc może okaże się, że będziemy wiedzieli, co się takiego szykowało, że Rosjanie, że Rosjanie wzmocnili swoją działalność. Mało do tego musieli wytypować na niektóre placówki oficerów dekonspirowanych. Co widać, że z jakichś powodów pali im się pod nogami, czy pali im się w rękach. W każdym bądź razie nasilili, nasilili swoją aktywność. Bez względu na to, czy się czegoś dowiemy w najbliższym czasie, czy nie, dziękuję Państwu bardzo na uwagę. A jeżeli coś nowego się w tej sprawie pokaże, to niewątpliwie jeszcze raz pewnie Państwu o tym opowiem. Dziękuję, do zobaczenia.